Rok 2020 na pewno przejdzie do historii rynków finansowych. Gdy się zaczynał, nikt nie zakładał, że może dojść do takich zdarzeń, do jakich faktycznie doszło. Mam tu na myśli przede wszystkim wybuch epidemii koronawirusa. No i też pewnie nikt nie zakładał, że pomimo tej globalnej pandemii sytuacja na rynkach finansowych okaże się tak dobra, bo gdy się cała historia zaczynała w połowie lutego, myślę, że wiele osób bardzo bało się tego, co się może wydarzyć. No i faktycznie przez kilka pierwszych tygodni nerwowość na rynkach przypominała to, co działo się w roku 2008. Na szczęście bardzo szybko do gry weszły banki centralne, które rozpoczęły bezprecedensową akcję zwiększania swoich bilansów, dostarczania płynności do globalnego systemu finansowego. Rozpoczęły tę akcję w połowie marca i od tamtej pory, można powiedzieć, do końca roku sytuacja na rynkach finansowych była dobra albo bardzo dobra, w przeciwieństwie do sytuacji w globalnej gospodarce, bo w globalnej gospodarce ubiegły rok był trudny, szczególnie trudny był drugi kwartał, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą pandemii i jej uderzeniem w gospodarkę na różnych frontach. Później ludzkość jakoś się pozbierała po tej pierwszej fali pandemii i zaczęła próbować funkcjonować na tyle normalnie, na ile się da w tych okolicznościach. W związku z tym druga połowa roku gospodarczo już była lepsza, no ale i tak to były sytuacje dużo trudniejsze, gorsze niż to, co widzieliśmy w świecie przedpandemicznym. Jeżeli chodzi o Quercusa, to kończymy rok 2020 pozytywnie, z aktywami pod zarządzaniem na poziomie 2,9 miliarda złotych, czyli więcej niż rok wcześniej. Kończymy z bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi. Niektóre nasze najbardziej agresywne strategie pozwoliły w ubiegłym roku, pomimo tego, co działo się w globalnej gospodarce, zrealizować zyski na poziomie około 30%. Wiele strategii mieszanych od kilku do nawet 26%. A w przypadku strategii dłużnych te stopy zwrotu wyniosły między 1,7% a 6%. W związku z tym można powiedzieć, że na każdym froncie ten ubiegły rok można zaliczyć do udanych. No ale 2020 to już jest historia i chyba musimy się skupić już na roku 2021. W sierpniu ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o tym, aby spróbować zorganizować SPO i środki z tego SPO, żeby przeznaczyć na zakup Xeliona, który w sierpniu ubiegłego roku jeszcze był transakcją negocjowaną. W grudniu poinformowaliśmy, że podpisaliśmy umowę ze sprzedającym, czyli bankiem PKO SA, na zakup Xeliona. Podaliśmy również warunki tej transakcji. W skrócie można powiedzieć, że cena za Xelion z naszej perspektywy wynosi około 20 milionów złotych plus minus kilka milionów złotych. Z perspektywy sprzedającego PKO SA cena transakcji wynosi 39 milionów złotych i też tam plus minus kilka procent. I jest jakby ona podzielona na dwie części. My kupujemy działalność operacyjną i kapitał, który jest potrzebny do prowadzenia takiej działalności, natomiast sprzedający wyciąga nadmierną gotówkę, która w tym domu maklerskim była. Także transakcja jest korzystna z perspektywy wszystkich zainteresowanych stron. No i przez większą część tego okresu nie było tak zwanego okna pogodowego, żeby tą transakcję SPO przeprowadzić. To okno pogodowe pojawiło się pod koniec stycznia tego roku i zdecydowaliśmy się na tę operację. Operacja, mogę powiedzieć, że zgodnie z naszym komunikatem zakończyła się sukcesem. Cenę ustaliliśmy na poziomie nawet wyższym niż cena minimalna. Cena minimalna była 4 zł, ostatecznie emisja jest zrobiona po 4,20 zł, a więc wszyscy tutaj myślę, że powinni być zadowoleni z tej sytuacji. Popyt na nasze akcje był duży, zgodnie z komunikatem ponad dwukrotnie przekraczał w procesie bookbuildingu liczbę akcji oferowanych. Oferta nie była duża, bo to było 9,9% kapitału. zbierzemy z niej, jak łatwo można policzyć, około 23 miliony złotych, co pozwoli nam na sfinalizowanie transakcji na Xelionie w trakcie roku 2021. Musimy oczywiście otrzymać najpierw stosowne błogosławieństwo ze strony regulatora. Natomiast ta transakcja jest jakby z perspektywy nas jako Quercusa, naszych akcjonariuszy, również tych osób, tych inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie SPO, bardzo istotna, dlatego że pozwoli nam, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na wypłatę w tym roku, pewnie pod koniec drugiego kwartału, pieniędzy z zysków wypracowanych w roku 2020. Czyli zakładam, że jeżeli walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodzi się z przedkładanymi propozycjami zarządu, to czeka nas albo buyback, tak jak w ubiegłym roku, albo ewentualnie dywidenda, w zależności od decyzji walnego zgromadzenia. Zakładamy, że w tym roku kwota wypłacona naszym akcjonariuszom może być zbliżona do tego, co było w ubiegłym roku. W ubiegłym roku to było 19,5 miliona złotych. Ktoś mógłby zapytać, jaki jest w związku z tym sens przeprowadzania SPO, skoro można było jego nie robić, a później nie wypłacać pieniędzy akcjonariuszom, tylko z kapitału własnego zakupić Xelion. No przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że interesuje nas jako akcjonariuszy podtrzymanie charakteru dywidendowego Quercusa i to, że Quercus systematycznie przez wiele lat z krótką przerwą na historię związaną z getbackiem dzielił się zawsze zyskami. Do 100% zysku było wypłacane inwestorom w postaci najczęściej buybacków i chcielibyśmy ten charakter naszej firmy utrzymać również w tym roku i również w kolejnych latach. Reasumując, jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego SPO i z uzyskanych warunków. Mamy nadzieję, że akcjonariusze, którzy powierzyli nam swoje środki, osiągną na tej inwestycji pozytywne wyniki i że kurs Quercusa będzie wracać do tych poziomów, które były historycznie przez wiele lat. Moim osobistym celem jest powrót notowań w pierwszym etapie do poziomu między 5 a 6 zł. Mam nadzieję, że się to nam uda w trakcie roku bieżącego, ale mam również nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo i że jeżeli biznes będzie szedł dobrze, tak jak w ostatnich miesiącach roku 2020, tak jak w styczniu roku 2021, że w dłuższej perspektywie czasowej notowania Quercusa powrócą do historycznych szczytów, czyli okolic 8 zł. Quercus od samego początku skupiał się na współpracy z praktycznie wszystkimi dużymi instytucjami w Polsce, które obsługują klienta zamożnego, klienta z segmentu private banking. Poza powiedzmy jednym przypadkiem mamy te umowy z wszystkimi instytucjami podpisane i ta współpraca jest już kilkunastoletnia. Oprócz tego kilka lat temu zdecydowaliśmy się na rozwój własnych mocy sprzedażowych. Wzięliśmy udział i jesteśmy udziałowcem w startupie iWealth Management, spółki, która zajmuje się dystrybucją funduszy inwestycyjnych i nie tylko, zresztą ma w ofercie inne produkty. W tym startupie mamy 20% udziałów. iWealth, zgodnie z tym, co raportował na koniec roku 2020, miał już 600 milionów złotych aktywów swoich klientów zgromadzonych w różnych funduszach inwestycyjnych, w tym również naszych. Drugi projekt, jeżeli chodzi o rozwój własnej sieci dystrybucyjnej, większy, to jest Xelion. Transakcja została zaanonsowana w grudniu roku 2020, w tym roku ona powinna zostać sfinalizowana. Przypomnę, że Xelion jest największym niezależnym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zgodnie z informacjami, które są publicznie dostępne, zarządza czy obsługuje klientów, którzy mają ulokowane przeszło 4 miliardy złotych w funduszach inwestycyjnych i w innych rozwiązaniach inwestycyjnych. Tak więc jest to duży krok, taki bym powiedział milowy krok w historii rozwoju Quercusa. Mam nadzieję, że będzie to moment historyczny, który pozwoli nam przyspieszyć rozwój naszej firmy. Jeżeli chodzi o współpracę z Xelionem, współpracujemy od wielu lat. Jesteśmy dla siebie istotnymi partnerami. Bardzo dobrze znamy tę firmę, mamy o niej jak najlepsze zdanie. Mamy nadzieję, że jest to transakcja dobra dla wszystkich zainteresowanych stron, zarówno Xeliona dla nas, jak i sprzedającego, czyli banku PKO SA. Jeżeli chodzi o jakieś nowe plany w obszarze dystrybucji własnej, jesteśmy otwarci na pomysły kolejne, nie zamykamy się na tej drugiej naszej inwestycji. Na razie jednak nic poważnego nie mamy na stole, natomiast jesteśmy otwarci, jeżeli chodzi o ewentualne przyszłe transakcje. Reasumując, po wielu latach, kiedy przede wszystkim współpracowaliśmy z dużymi instytucjami finansowymi działającymi w segmencie private banking, od pewnego czasu tworzymy swoje własne możliwości dystrybucyjne. iWealth był pierwszym projektem, Xelion drugim. Być może pojawią się projekty kolejne. Zakładam, że dzięki temu rozwój naszej firmy istotnie przyspieszy, prawdopodobnie już w trakcie roku 2021. Jest to element mniejszej wagi, jeżeli chodzi o naszą strategię i rozwój firmy. Jest to spółka, która jest nam potrzebna do tego, aby móc sfinalizować transakcję nabycia domu inwestycyjnego Xelion, dlatego że TFI nie może bezpośrednio kupić domu maklerskiego, musi to zrobić za pośrednictwem agenta transferowego. W związku z tym tworzymy Quercus Agent Transferowy, spółkę z o.o. Będzie to agent, który będzie obsługiwał nasz nowy fundusz parasolowy, na razie prawdopodobnie z 2 subfunduszami. Zakładamy, że dzięki temu po pierwsze będziemy mogli sfinalizować transakcję nabycia domu inwestycyjnego Xelion, ale z drugiej strony będziemy mogli efektywniej zarządzać również środkami własnymi Quercusa. Przypomnę, że w tej chwili zarówno my, jak i cały rynek, duże instytucje, duzi klienci instytucjonalni borykamy się z tym, że oprocentowanie depozytów w bankach praktycznie spadło do zera i niejako przy okazji tworzenia agenta transferowego możemy powiedzieć, że otworzymy sobie pewne możliwości inwestycyjne, z których pewnie skorzystamy i dzięki którym nasze przychody finansowe w kolejnych okresach powinny się poprawić versus to, co osiągalibyśmy trzymając wolne środki pieniężne Quercus TFI na rachunkach bankowych. Mam nadzieję, że rok 2021 przejdzie do historii z innego powodu, że będzie to bardzo pozytywny rok dla branży TFI w Polsce i również dla Quercusa. Zakładamy olbrzymi przepływ środków pomiędzy depozytami bankowymi a funduszami inwestycyjnymi. Jeżeli utrzymają się te tendencje, które widzimy w ostatnich miesiącach, to nie jest wykluczone, że w tym roku ten przepływ środków z depozytów do funduszy inwestycyjnych osiągnie rekordowe poziomy. Mówimy o kwotach rzędu 30, może nawet 40 miliardów złotych w trakcie całego bieżącego roku, czyli miesiąc w miesiąc po małe kilka miliardów złotych pieniędzy będzie przez klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych przesuwanych z depozytów do funduszy inwestycyjnych. Powód jest prozaiczny. Banki w tej chwili nie są w stanie zaoferować oprocentowania depozytów wyższego niż w przybliżeniu zero. W związku z tym część osób i firm, które posiada nadwyżki finansowe, ze swoimi pieniędzmi będzie chciała coś zrobić. Oczywiście fundusze inwestycyjne to nie jest jedyny wybór. Pewnie część środków przepłynie do innych instrumentów finansowych czy na rynek nieruchomości, ale jednak fundusze inwestycyjne powinny w tym przepływie mieć największy swój udział. No i mamy nadzieję, że w tym przepływie środków Quercus będzie miał również dużo do powiedzenia. Pierwsze tygodnie nowego roku, mogę powiedzieć tylko tyle, są bardzo udane. Mam nadzieję, że nie tylko w przypadku Quercusa, ale też i wszystkich innych TFI i mam nadzieję, że jest to zwiastun tego, że ta nasza prognoza na cały bieżący rok jest jak najbardziej w mocy. Jeżeli chodzi o nasze założenia sprzedażowe, one nie ulegają zmianie. Ciągle nasz długoterminowy plan jest taki, że chcielibyśmy pozyskiwać około 500 milionów złotych nowych środków rocznie jako Quercus. Mam nadzieję i wydaje mi się, że styczeń to pokaże, że jest to prognoza konserwatywna i że w przypadku zarówno naszym, jak i innych TFI te wolumeny sprzedażowe w tym roku będą zaskakiwać im plus. Będzie to naszym zdaniem bardzo korzystne oczywiście dla kondycji giełdowych spółek z tej branży, czyli nie tylko Quercusa, ale także Skarbiec TFI, czy Ipopema Securities, czy Altus. Te firmy moim zdaniem mają szansę być dużym beneficjentem tego, co będzie się działo z pieniędzmi inwestorów w bieżącym roku. A jeżeli chodzi o stopy zwrotu w bieżącym roku, na pewno w przypadku funduszy dłużnych te stopy historyczne nie będą do osiągnięcia, bo fundusze obligacji w ubiegłym roku, w tym również nasz Quercus obligacji skarbowych, osiągnął 6%. To takich wyników w tym roku bym się nie spodziewał, ale zakładamy, że będą to i tak wyniki zdecydowanie lepsze niż to, co klienci są w stanie osiągnąć na lokatach bankowych. Jeżeli chodzi zaś o produkty z udziałem akcji, to moim zdaniem jest szansa w przypadku dobrze zarządzanych funduszy nawet na dwucyfrowe stopy zwrotu. Zakładamy, że w tym roku WIG powinien dojść w wariancie bazowym do poziomu 60-65 tysięcy punktów, a być może, ale jest to wariant optymistyczny, zmierzy się z rekordem z 2018 roku, kiedy osiągaliśmy poziom 67-68 tysięcy punktów. W związku z tym w przypadku tych funduszy z udziałem akcji moim zdaniem są możliwe stopy zwrotu nawet dwucyfrowe, jeżeli zarządzający nie będą popełniać błędów. Reasumując, cały rok 2021 odpukać zapowiada się jako rok bardzo ciekawy dla branży TFI i dla giełdowych spółek, które powinny być beneficjentem przepływu środków z depozytów do funduszy inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że organicznie plus do tego dzięki przejęciu Xeliona będziemy w stanie tutaj odegrać kluczową rolę w tym, co w tych najbliższych miesiącach będzie się działo na rynku.